Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju Pan Bóg zawiera przymierze z ludźmi po potopie i obiecuje Noemu i wszystkim mieszkańcom ziemi, że już nigdy nie ześle takiego potopu, jak zesłał, i że już nigdy z powodu wód potopu nie zginie ani jedna istota żywa. I rodzi się takie naturalne pytanie, jak to, Panie Boże? Przecież były już potopy, przecież zginęły istoty inne. I możemy trochę tłumaczyć w ten sposób, że tam jest słowo hamamabul, to znaczy jakieś takie określenie, że już nigdy nie będzie tego mabul, nigdy go nie będzie, bo jest rzeczywiście opisany tylko w Księdze Rodzaju, że Panu Bogu chodzi o taki potop ogólny, może taki, co niszczy całą ziemię. Natomiast te małe potopy, co niszczą tylko kilka tysięcy ludzi czy kilkaset, no to Pan Bóg nie miał na myśli. Można by tak tłumaczyć. Ale gdzieś zostaje jakiś taki cień podejrzliwości, wątpliwości, jakiegoś takiego poczucia, że Panie Boże, wierzę Ci, ufam Ci, ale mam takie wrażenie, że czegoś nie rozumiem, że to mi się trochę kłóci. No by obiecałeś, że ludzie nie zginą z powodu potopu, a przecież ludzie giną. Tak samo w psalmie, kiedy Pan Bóg mówi, że miłość Jego trwa od wieków, to z jednej strony gdzieś to czujemy, że Jego miłość trwa od wieków. Słyszymy o tym, mówimy, że Pan Bóg nas kocha, ale również subiektywnie mamy takie czasem wrażenie, że Pan Bóg nas nie kocha, że nie doświadczamy tej Jego miłości, że słyszę to słowo miłości, ale ono nie dociera do mnie. Ciągle mi mówią, że to jest moja wina, że ja powinienem popracować nad sobą, ale przecież czasem wydaje mi się, że naprawdę jak mnie ludzie kochają, to ja to widzę, ja to czuję, ja to słyszę inaczej niż wtedy, kiedy Pan Bóg kocha. Także znowu z jednej strony słyszymy słowo, ale z drugiej strony mamy takie wrażenie, że coś w tym słowem nie do końca może jest tak, jak jest. W drugim czytaniu słyszymy słowa o tym, że Pan Bóg ocalił 8 dusz, to znaczy w czasie potopu Noego i jego rodzinę ocalił dzięki arce, i że teraz w taki sposób jesteśmy ocaleni dzięki wodom Chrztu Świętego. Że to chrzest święty nas ocala przed zniszczeniem, przed potępieniem, tak jak wtedy ocaliła ich arka. I znowu z jednej strony to jest piękne. Wiemy doskonale, że Jezus powiedział, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc mamy świadomość niesamowitej mocy chrztu. A z drugiej strony rodzi się gdzieś takie pytanie, czy naprawdę ludzie nieochrzczeni nie zostaną zbawieni? Czy naprawdę ludzie nieochrzczeni nie zostaną ocaleni? Czy tak należy to rozumieć aż bardzo dosłownie, aż w ten sposób? Tak samo z jednej strony rozumiemy Ewangelię, że Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, żeby był kuszony przez diabła. I jest to dosyć logiczne. Pan Bóg wyprowadza Jezusa, Jezus przechodzi próbę, potem zacznie działalność i wzywanie do nawrócenia i głoszenia Ewangelii. Ale gdzieś znowu czytając ten tekst, rodzi się taka wątpliwość, jak to Duch wyprowadza Jezusa i On jest kuszony na pustyni? Czy to nie powinno być tak, że Duch robi wszystko, żeby Jezus nie był kuszony? Że Pan Bóg robi wszystko, żeby nie był w bliskiej jakiejś relacji z diabłem? Powinien Pan Bóg wszystko robić, żeby odsunąć Jezusa od diabła, odsunąć Syna od diabła. Przecież Ojciec Dobry czy Matka Dobra robiliby wszystko, żeby się nie skonfrontował z tym, co jest złe. Można by powiedzieć, że dzisiejsze czytania mają w takim razie taki mianownik wspólny, że chociaż rozumiemy dużo z Pisma Świętego i dużo możemy sobie wytłumaczyć pewnych rzeczy, to gdzieś prawie za każdym czytaniem rodzi się taka wątpliwość, czy takie podejrzenie, czy taka sprzeczność, czy takie nierozumienie tego tematu. I to jest w jakimś sensie normalne. Jakby wiara polega też na tym, że wierzymy w Boga, który nie jest oczywisty. Wierzymy w Boga, którego trzeba zaakceptować też z Jego krzyżem. I ten Jego krzyż i boleść to nie polega tylko na tym, że On cierpiał, ale też polega na tym, że my cierpimy, nie do końca rozumiejąc, nie do końca sobie umiejąc to jakoś wszystko poukładać. I wiemy, że to powinno się skończyć zaufaniem. Wiemy, że nie powinniśmy się dziwić, jak się ktoś buntuje, ale też mamy taką świadomość, że jest częścią wiary, normalnością wiary. To, że ten Bóg nie do końca mi będzie odpowiadał, albo że ten Bóg nie do końca będzie dla mnie zrozumiały. Bośmy nigdy nie zniechęcili się do Boga, nawet jeżeli są pewne sprawy, które dla nas nie są zrozumiałe.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.